Witam, Bogdan Wasztyl na podcaście Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Opowiedz im o Auschwitz. Dzisiaj opowieść ósma. Pasiak w walizce. Zanim jednak zaczniemy, kilka słów, bo pytacie nas, dlaczego to robimy. Więc robimy to przede wszystkim po to, żeby pamięć o doświadczeniu Polaków związana z obozami, niemieckimi obozami koncentracyjnymi, sowieckimi gułagami, generalnie z dwoma totalitaryzmami, które tłamsiły Polskę, nie zaginęła, żeby trwała i żeby trwała pamięć o tych konkretnych ludziach, którzy przez to piekło przeszli. Więc to jest nasza główna motywacja, ale oczywiście chcemy ją, tę pamięć popularyzować, ale zdajemy sobie sprawę doskonale, że nie zrobimy tego bez waszego udziału. Stąd w każdym odcinku apelujemy o to, żebyście ten kanał subskrybowali, lubili, komentowali i przede wszystkim rozpowiadali swoim znajomym, rodzinie o tym, że jest takie miejsce, gdzie można się zanurzyć w historię trochę inaczej, trochę głębiej, może trochę bardziej refleksyjnie i poznać niesamowite losy ludzi, którzy zasługują na to, żeby o nich pamiętać, ale też zastanowić się nad tym, jak kruchą jednostką wobec wielkich procesów historycznych jest człowiek. Więc jeszcze raz proszę was, pomóżcie nam ten kanał budować, bądźcie aktywni i rozpowiadajcie, że takie miejsce w sieci istnieje. Wracamy do konkretnej opowieści. Dzisiaj opowieść o rodzinie Olszyńskich, zwłaszcza o Janie Olszyńskim, numer obozowy 39231. Podczas procesu we Frankfurcie nad Menem zeznawał jeden z więźniów obozu Auschwitz, Alfred Wójcicki, i powiedział tak: widziałem w jesieni 1942 roku wybieranie przez doktora Mengele więźniów dotkniętych flegmoną. Byłem wówczas świadkiem, jak na miejsce mającego otwarte rany na nogach Bolesława Olszyńskiego z mojego transportu wysunął się niepostrzeżenie do przeglądu jego syn, ratując w ten ryzykowny sposób ojca. Ilość stojących do przeglądu się zgadzała. Numerów nie kontrolowano, więc podstęp mógł się udać. Zdrowi po kąpieli odeszli na blok. Chorych gdzieś przeprowadzono. Następnego dnia już ich nie było. Ponieważ nigdy nie wrócili, należy sądzić, że ich zagazowano. 85-58, 39-230, 39-231. Tajemniczy ciąg cyfr, niewiele mówiące numery? Nie. Rodzina Olszyńskich, jedna z wielu. 85-58, matka Janina Olszyńska. 39-230, ojciec Bolesław Olszyński. 39-231, syn Jan Olszyński. Ten, który wstąpił do szeregu zamiast chorego ojca, ratując mu życie. Gdy go poznałem, miał już dobrze ponad 70 lat, ale doskonałą pamięć. Urodził się w 1924 roku, świetnie się uczył, był dobrze zapowiadającym się bokserem, pięściarzem. Kiedy trafił do KL Auschwitz, miał zaledwie 18 lat. Z tamtych lat pamięta wszystko. Numery, nazwiska, twarze, gesty, zdarzenia, każdy uścisk dłoni, każde słowo pociechy. I nade wszystko ojca, a właściwie dzień, w którym zginął. Więc pamięta o ojcu. Lata międzywojenne, Katowice. Rodzinie Olszyńskich świetnie się powodzi. Po studiach w Wyższej Szkole Ekonomicznej w St. Gallen w Szwajcarii Bolesław wrócił do Polski i robił błyskawiczną karierę. Szybko awansował, objął stanowisko dyrektora Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych, potężnego koncernu przemysłowego. W domu Olszyńskich bywali Wojciech Korfanty, wojewoda śląski Michał Grażyński, biskup Stanisław Adamski i cała ówczesna śląska elita. Po agresji Niemiec na Polskę wojewoda zlecił Olszyńskiemu tajną misję w Krakowie. Tam, w mieszkaniu przy ulicy Jana 3,
prowadził punkt kontaktowy i przerzutowy dla Polaków, którzy musieli uciekać ze Śląska. Wiosną 1942 roku Gestapo urządziło kocioł. Aresztowano Olszyńskich, Kościelniaków, Hamerlów. Dwa koszmarne miesiące w więzieniu przy Montelupich. Ciężkie, przeciągające się śledztwo. Wreszcie decyzja. Deportacja do koncentracjonslager Auschwitz. W celi transportowej na Montelupich po raz pierwszy od 2 miesięcy Jan miał okazję porozmawiać z ojcem. Byli zmordowani psychicznie, wycieńczeni fizycznie, ale cieszyli się, że wreszcie udaje im się wyrwać z Montelupich. Mieli nadzieję, że w Auschwitz jakoś łatwiej będzie przetrwać. Ich transport przyszedł do obozu w czerwcu 1942 roku. W tym czasie Auschwitz już był okrzepłym obozem. Centralny obóz już był rozbudowany do swoich takich ostatecznych rozmiarów. Rutyna obozowa weszła w krew więźniom, a kolejni bardzo szybko musieli się jej uczyć. Tu wszystko było szybko. I zawsze za wolno. Nierówno, nie tak. Zawsze był powód do bicia. W tym pośpiechu nawet obiadu często nie zdążyło się zjeść. Bez łyżek wlewało się z menażki gorącą strawę w usta, a potem biegiem na plac, na apel, dalszy sport albo do pracy. Kolacja, 300 gram chleba, wyciąg z jakichś zielsk, które nazywano herbatem, rano tylko herbata. O myciu czasem trudno mówić, z potrzebą tylko w czasie przerwy obiadowej, podczas której nawet obiadu trudno zdążyć zjeść. A w tym celu jedno miejsce dla wszystkich. Tak, niemieckie obozy koncentracyjne, podobnie jak sowieckie gułagi, zorganizowano w perfidny sposób, by wydobywały z więźniów najgorsze cechy i opierały się na najniższych instynktach. Tak by więzień dla drugiego więźnia był nie towarzyszem niedoli, ale rywalem w walce o przeżycie kolejnej minuty, kolejnego dnia. System preferował bezwzględną siłę i egoizm, eliminował słabych i tych, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości. Choć budowa właściwego obozu już praktycznie się zakończyła, w pamięci więźniów zachowały się koszmarne obrazy z taką najbardziej przejmującą katorżniczą pracą. Pracowało się bez zabezpieczeń, prymitywnymi narzędziami. Po obozie jeździły gigantyczne betonowe walce, które służyły do ubijania błotnistego podłoża. I chociaż nie było już wśród żywych Kapo Krankemana, bezwzględnego sadysty, to jednak pojawiali się inni, może nie tak okrutni, może nie tak zdeprawowani, może nie tak sadystyczni, ale też wykorzystujący siłę po to, by nękać więźniów. To była najgorsza praca, za którą odpowiadał w pierwszym okresie ten niemiecki kryminalista, ale obrazki z tego okresu wryły się w zbiorową pamięć więźniów obozu. Kapo stawał na szczycie walca i zarządzał. Z jednej strony walca 20 więźniów, z drugiej 20. Jedni ciągną, drudzy pchają. W lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, tam i z powrotem. Najsłabsi padali pod ciężarem, ale nie można było się zatrzymywać, bo praca musiała postępować. Ci, którzy upadną, wgniatani są w podłoże. I jeszcze obraz tłumu, bo Auschwitz, obóz koncentracyjny, to przede wszystkim tłum. Wszędzie tłok, od którego nie można uciec, przed którym nie można się schronić. Tłok w umywalni, w latrynach, w kolejce do kotła z zupą, na alejkach obozowych, w wolnej godzinie spaceru, w sztubie, na pryczy. Obóz jest nieustannie przepełniony, a warunki sanitarne straszne. W pierwszych latach więźniowie śpią na ziemi, w niewyobrażalnej ciasnocie, sprasowani tak ciasno, że nie sposób się obrócić. Jeśli pierwszy położy się na lewym boku, w tej pozycji śpi cała sztuba.
500 w jednej śmierdzącej izbie. Przy drzwiach beczka kloaczna przepełniona moczem i kałem. Potem, gdy pojawią się prycze, będą dwupiętrowe, by wykorzystać maksymalnie każdy metr kwadratowy powierzchni. I szczęście mają ci, którzy śpią tylko we dwóch na jednym poziomie. Tak, do takiego miejsca trafiła rodzina Olszyńskich. Choć już zaczynała się zagłada europejskich Żydów, dla których centralnym miejscem, ostatnim punktem na drodze życia stawał się Auschwitz-Birkenau, to jeszcze panował terror z tych pierwszych lat obozowych i codzienne życie było dla więźniów udręką. Najpierw kwarantanna. Dzięki przyjaciołom Bolesław Olszyński dostaje się do dobrego komanda, zostaje pisarzem. Syna udaje mu się umieścić przy hodowli koni. To dobre, bezpieczne miejsce, jak się wydaje, ale los i tak robi, co chce. Jan zapada na tyfus. Ojciec przez cały czas choroby nad nim czuwał, utrzymywał z nim kontakt. Kiedy był chory, ojciec podchodził do drutów okalających barak, przynosił chleb, cukier, cebulę. Gdy Jan wyzdrowiał, przyjaciele ojca umieścili go w odwszawialni na bloku 36. To było jeszcze lepsze miejsce pracy, bo pod dachem w miarę bezpieczne. Miłość w piekle. Rytuał codziennych kontaktów. Po porannym apelu, kiedy formują się komanda robocze, Jan podbiega na chwilę do ojca, całuje go w rękę, szuka pociechy. Kiedy to było niemożliwe, biegł do bloku i stawał w oknie, wyławiał ojca spośród tłumu i czekał, aż ten podniesie głowę. Wreszcie ich spojrzenia spotykały się. Obecność ojca trzymała go przy życiu. Dodawała wiary, otuchy. Wystarczyło, że spojrzał na niego, by Jan wiedział, że jest, że troszczy się, że czuwa nad nim. Cały czas czuwał. Do Jana dni ostatnich. Z zeznania Alfreda Wójcickiego, więźnia KLA Auschwitz podczas procesu frankfurckiego. Wspomniałem wyżej o wypadku uratowanego ojca przez syna. Tenże właśnie Olszyński senior niedługo cieszył się życiem. Widocznie już przy selekcji flegmony był przewidziany do likwidacji. 28 października 1942 roku przybył do obozu transport 240 więźniów z Lublina. Za nimi na blok 11 odprowadzono wybranych z łagru więźniów. Gdy w korytarzu kazano im się rozebrać, skazańcy odmówili. Siłą wywlekano ich na dziedziniec i tam mordowano. Po egzekucji wywożono krwawiące jeszcze ciała na odkrytych wozach ciągnionych przez więźniów całą Lagerstrasse, ulicą obozową, ku bramie z napisem Arbeit macht frei, do krematorium. Ktokolwiek był w bloku, a mógł podglądać, widział, jak za jednym z wozów szedł mimo tak ścisłej Lagersperre. Lagersperre to był zakaz poruszania się po obozie. Często Niemcy podczas planowanych egzekucji na dziedzińcu bloku 11 bloku śmierci ogłaszali w całym obozie właśnie taką Lagersperre, kiedy nie można było się poruszać po obozie. Trzeba było siedzieć w bloku i raczej nie podchodzić do okien, żeby nie być świadkiem tych zbrodni. Ktokolwiek był w bloku, a mógł podglądać, widział, jak za jednym z wozów szedł mimo tak ścisłej Lagersperre jeden häftling z odkrytą głową. Wypadek nienotowany w kronikach KL Auschwitz. Był to syn zamordowanego. Lagersperre to jest zakaz poruszania się po obozie. Ogłaszano to często w czasie, kiedy planowano dokonywać egzekucji na dziedzińcu bloku 11, bloku śmierci, po to, żeby nie było świadków tych zbrodni. I tutaj rzeczywiście zdarzył się wypadek szczególny. Dziś już wiemy, że to nie było jedyne takie zdarzenie, bo za jakiś czas opowiem wam historię Józefa Stusa z pierwszego transportu, numer obozowy 752, i on też podczas jednej takiej właśnie Lagersperre i wielkiej egzekucji na dziedzińcu bloku 11 wymknął się z bloku po to, by zobaczyć, co się dzieje.
Wracamy do opowieści. Tego dnia Jan nie zdążył spotkać się z ojcem. Po nocnej pracy przy odwszawianiu odzieży poczuł się bardzo zmęczony. Nie mógł jednak usnąć. Usłyszał jakiś rumor na zewnątrz. Podbiegł do okienka i zobaczył, że SS-mani i blokowi ustawiają więźniów dziesiątkami w kolumnie. Kiedy pochód skazańców ruszył w kierunku bloku 11, na którego dziedzińcu odbywały się egzekucje, w pierwszym szeregu dostrzegł ojca. Wybiegł z bloku i ruszył za skazańcami pod blok 11. Kiedy go przepędzono, wybiegł na piętro bloku 10 i przywarł do szczeliny w oknie, przez którą było widać dziedziniec. Widział egzekucję i śmierć ojca. Potem czekał pod blokiem 11. Gdy otworzono bramę i ruszyły wozy, na jednym z nich dostrzegł ciało ojca. Zdjął czapkę i podążył za nim, aż do obozowej bramy. Dlaczego nikt go nie przepędził, nie zatrzymał? Może załoga obozu przeoczyła, a może nie śmiała przerwać tego upiornego konduktu złożonego z kilkuset ciał i jedynego żałobnika. Załamał się. Musisz żyć, tłumaczył mu Erwin Olszówka ze Śląska. Masz jeszcze matkę, dodawał mecenas Woźniakowski z Krakowa. Dzięki nim przetrwał kryzys. Postanowił odwiedzić matkę w Birkenau. Była chora na tyfus. Zostawił jej cukier, dobre słowo, nadzieję. Kiedy odwiedził ją drugi raz, była już mocniejsza. Matka Jana przeżyła obozy koncentracyjne. 10 marca 1943 roku Jan Olszyński zostaje przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Potem była ewakuacja do Flossenburga, potem do Dachau, wyzwolenie. Mógł zostać na zachodzie, jak radzili mu koledzy, ale nie dopuszczał do siebie takiej myśli. Chciał jak najszybciej wrócić do Polski, nawet tej pod jarzmem komunistów i Sowietów. Myślał o matce i bracie, który walczył w Armii Krajowej. Wreszcie pierwsze spotkanie w Krakowie. Wielka radość. Nie, dziwna, bolesna radość. Spotkanie przerwał napad funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Jana osadzono na podwalu, pod ubraniem miał obozowy pasiak i wypuszczono z aresztu dopiero po 2 miesiącach. Brata przewieziono do Kielc. Tam skazano i osadzono w więzieniu, z którego został odbity przez antykomunistyczne podziemie. Udało mu się uciec z Polski, osiadł w Australii. 28 października 1945 roku, Oświęcim. Jan błąka się po terenie byłego obozu Auschwitz. Próbuje odtworzyć dzień śmierci ojca. Blok 8A, blok 11, blok 10, marsz w kondukcie. Po roku znów przyjechał. I po roku znowu. Przez ponad pół wieku Jan Olszyński 28 października żegnał się z ojcem. Powtarzający się rytuał. Co roku 27 października pakuje do walizki obozowy pasiak i rankiem wyjeżdża z Krynicy do Katowic. Zatrzymuje się u wuja Hamerli, który także przeżył Auschwitz. Następnego dnia wyrusza do Oświęcimia, wraca do Auschwitz. Wtedy lubi być sam. Jeszcze raz widzi to wszystko, co przeżył. Przypomina sobie ojca, stojące szeregi, twarze ludzi, gesty. Ostatni raz odwiedził Auschwitz 28 października 2000 roku. Zmarł kilka miesięcy później. Jeśli zainteresowała Was ta historia, zasubskrybujcie, polubcie, skomentujcie, opowiedzcie znajomym, że taki kanał istnieje i że można posłuchać prawdziwych historii. Do usłyszenia.